Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Witajcie przy naszym stole. Witamy Was serdecznie. Dzień rozpoczynamy od wspólnego śniadanka i naszej kawusi. Później chwilę podziałamy w sklepie i jedziemy dzisiaj porzucać magnesem neodymowym. Zima odpuszcza, a mamy do sprawdzenia jedno z wielu miejsc, które zaplanowaliśmy na ten miesiąc. Zostańcie z nami do końca. Na pewno będzie ciekawie. Pierwszy historyczny rzut tego dnia. W tym roku. Zima na dobre, a my już próbujemy magnes. Pierwsze rzuty, pierwsze sukcesy, pierwsze rozterki. A jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś dawniej tutaj oto był pomost. No i liczymy, że coś w obrębie tego pomostu znajdziemy. Nima. Mamy sukces? Tak jest. Śruba numer 1. Działamy dalej. Ale mi zimno w łapki. No bo to jest zimno. Coś się uczepiło. Co to? Kawałek jakiś blachy. Znaczy blachy. Żelastwa. Kurwa, jak to trzyma. Zobaczcie, jak to strzela. Nie daj Bóg tam włożyć palucha jeszcze w tak zimno. To się robi problem. Ewelinka nie za bardzo chce odpuścić te rzucanie. Zimno jej, ale ciśnie tym magnesem. Niestety kilkadziesiąt rzutów i za wiele tutaj nie wyszło, także miejsce można pomału sobie odkreślać jako przeszukane. Być może przez innych łowców magnesem, albo po prostu od tak nie występuje w tej wodzie złom. Co dla mnie jest mało prawdopodobne. A, mój kręgosłup. Awaria? No, jak taki gwałtowny ruch zrobię. Niestety będziemy musieli się poddać. Ostatni rzut i zwykamy do domu. Nie dość, że zimno. To jest... Nic. Nie ma. Jak nie ma? Dwa elementy metalowe wyszły. Także... Tobie. Prawie sukces. A ja nie mam nic. Wiatraki to nasze ulubione miejsce. Często zajeżdżamy jadąc czy jeżdżąc po naszych okolicach. Nie udało nam się dzisiaj nic złowić na magnes. Wróciliśmy do domku, zjedliśmy obiad. No i wybieramy się w bardzo ciekawe miejsce. Zostańcie z nami do końca. Zobaczycie, co to takiego. Do miejscowości Limża, gdzie stoi taki oto dworek, który został postawiony około 1900 roku przez ród niejakich Dalwic. Dlaczego akurat teraz? W lato przyjeżdżaliśmy tutaj i drzewa, które są między tymi ruinami, zasłaniają cały obiekt i widać go niewyraźnie. Zima pozwala na to, że możecie obejrzeć taki obiekt, do którego za chwilę zajrzymy, w całej okazałości. Ewelinka skrada się głównym wejściem do tego pałacyku. Zaraz się znajdę pod ziemią. No są tam podpiwniczenia, które są dosyć dobrze nawet widoczne. Jeszcze jedną taką ciekawostką, że w 1945 roku ten zamek, dworek był oddany na zamieszkanie. Na potrzeby mieszkań. Tak jest. Wejdziemy sobie do pomieszczeń piwnicznych. Ładne sklepienia. Przejście jest przez cały budynek, także
można sobie zobaczyć, co tutaj się znajdowało. Klimat niesamowity. Zobaczcie. Niesamowite to jest. Cegły jeszcze w dobrym stanie zachowania, aczkolwiek też się tutaj już pomału wszystko zaczyna zawalać. Niesamowity klimat. A tutaj kolejne pomieszczenia piwniczne. Przejdziemy sobie zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Lokalsi urządzili sobie tutaj jakieś ognisko, ale można tu zwiedzać piwnicę. Zobaczcie, w ładnym stanie zachowania. Są prześwity, czyli nie jest tak źle. Na oko można znaleźć takie elementy, jakieś hydrauliki. Tutaj jakiś, co to jest, jakiś materac, a tutaj jeszcze taki klimatyczny stolik. Zobaczcie, to są pozostałości po byłych mieszkańcach. Sklepienia, wnętrza. Przejdziemy sobie dalej. Zobaczcie, tam stoi Ewelinka, ale światło. I idziemy dalej pomieszczeniami. Ciemno, trzeba uważać pod nogi. Tu jest kolejna piwnica. Niesamowity klimat, mówię wam, że dreszcze przechodzą, no bo są miejsca, gdzie jakby są naturalne sypy, czyli to tak naprawdę słabo trzyma. Zobaczcie, tak jak tutaj jest klimat. Jakieś lochy były? Tak. Tak na to wygląda. Och, nie, to podpiwniczenia tego pałacyku tutaj. Służba może miała jakieś pomieszczenia. Nie boisz się takich klimatów? Boję się. Już się zamartwiłam o ciebie. Wrażenie. Przyszłam za tobą. No ja przeszedłem przez wszystkie kondygnacje, przez wszystkie pomieszczenia, które są dostępne. Także pomału. Jakby wyglądają tak samo. Wychodzimy. Nie, różne są, wiesz? Ale jest strasznie niebezpiecznie, no zobaczcie. Się chyba coś jarało. No. Coś paliło, jest niebezpiecznie, także należy uważać. Tutaj jest taka wnęka, jakby ktoś próbował celowo wydrzeć dziurę. Tam są jakieś elementy stalowe. O tam, o tu. Może była jakaś tu skrzynia ze skarbami zakopana. Klimat niesamowity. Zobaczcie, jakie skarby z tego pałacu zostały. Jakaś skórzana wkładka. Metalowe elementy dachu, szkło, rynny, jakiś metal, tutaj też jakiś niezidentyfikowany metal, butelczyny, ciężko je wyciągnąć, bo są w zmarźlinie, filcaki, jeden, drugi, trzeci, tam jest butelka, o, widzicie ją dokładnie, jakieś dachówki i inny syf, który pozostał. Czas minął, a pamiątka po człowieku została. Tak wygląda ten obiekt po drugiej stronie. Ruina, ruina, jeszcze raz ruina. Miejsce klimatyczne, jeżeli ktoś z was interesuje się ruinami, czy ogólnie mówiąc urbexem, także zachęcam do przyjazdu do Limży, aby wszedł do piwnic i poczuł klimat XIX-wiecznego pałacu. Może pochuśtać się chcesz? Ja mówię, co to jest? Myślałem, że to jakaś miejsce do strzelania dla myśliwego, a to bujaczka. Straszna ta dziecięca. Pełno gwoździ wystaje. Ale ktoś się napracował. Bujaczka jest i jest. Jest. W trochę dziwnym miejscu. Przy dworku. Tańczę na garku, tańczę na garku, tańczę na garku. Już głupotki? Patrz! Tańczę na garku, tańczę na garku, tańczę na garku. Już głupotki? A dzisiaj na kolację co będzie? Wielkie sprzątanie lodówki. Czyli zapiekanka mistrzów. Kiełbasa się smaży, cebula się kroi.
i bułki czekają na dekorację. Sama się nie kroi. Ewelinka kroi. Teraz będę płakać. Podzieliliśmy chęć na co? Na śmietnikowego fast fooda, tak? Tak jest. Ale to zawsze apetycznie później smakuje. Za chwilę wykonamy przepyszną zapiekankę. Oczywiście bez pieczarek, bo nie mamy. Ale będziemy improwizować. Nasze zwierzaki też czekają na zapiekankę. Coś tam zawsze sobie urwą z tego. Wystarczy, że tylko ja podejdę do blatu i zacznę coś kroić, to oba stoją. I myślą, że coś im skapnie. Tygrys i Tosia. Zawsze im coś skapnie. Prawda? Oni się tak przyzwyczaili. Że ja coś kroję, a oni... O, chodź, proszę. Tygryski, chodź. Chodź. Jest. Jak patrzcie, jak moja zapiekaneczka wygląda z bliska. Sobie poskupię sobie raz na malutko. Teraz cały świat będzie twoją zapiekankę podziwiał. Nikt takiej pysznej nie zrobi zapiekaneczki jak ty. Nikt. Ładnej. Takiej pięknej, takiej smacznej. Ja bym sobie ją zjadła. Przysuń sobie ten... No zaraz zjesz. Rzucimy do piekarnika. Zapiecze się. A otóż piekarniczek. A, piekło. Tylko nie dotknij brzuszkiem piekarnika. Dobra, dalej ja. Dziękuję za pomoc. Mój pracowniku! Hani zapiekaneczka czeka już na nią na talerzyku. Tu moja, a tu już mój ukochany wcina. Objada się, bo głodny. Tak to wyszło, a jeszcze lepiej smakuje. Z małą ilością ketchupu. My to lubimy z Hanią dużo. Prawda, Hania? Tak, tylko ja mam, patrz, to jest jakoś zrobiłem. Hania zajęta. Smacznego wam życzę. No i co? Krótki przepis. Możecie podpatrzeć i też sobie robić taki przepis na śmieciowe zapiekanki, tak? Tak to Ewelinka nazwała. Czyli wszystko, co zostaje z lodówki. Sprzątanie lodówki. Idzie na ten, na bułkę czy chlebek i wychodzi coś takiego apetycznego. I jak tam twoja zapiekaneczka? Good? Smakuje? Bo sama zrobiłaś. Pyszne, mamo? Czy pyszne? Tak. Przepyszne. A wiesz dlaczego? Dlaczego? No, bo sama robiłaś. Bo sama robiłam. Przepyszne. Bez ogórków to by się nie obeszło. Bez czego? Bez ogórków. Bez ogórków. Lubisz ogóraski? Mhm. A jakie najbardziej? Lubię najbardziej kiszone, ale nie lubię korniszonów. Nie lubisz korniszonków? Nie. Są zbyt zakwaśne. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.